Czytałem niedawno piękny wiersz o słowie tęsknota. Co jakiś czas odwiedzam taką starszą panią, która pisze wiersze bardzo piękne i bardzo poruszające. I właśnie napisała wiersz o słowie tęsknota. Wiersz bardzo poruszający, nostalgiczny i też smutny, ale wiersz, który bardzo pięknie oddaje właśnie ten moment, w którym człowiek za czymś lub za kimś tęskni. W każdym z nas jest tęsknota. I dzisiaj psalm mówi nam o tęsknocie za domem Boga, o tęsknocie za obecnością Pana Boga, o tęsknocie za przebywaniem w obecności Pana Boga. Jeśli doświadczamy tęsknoty, o doświadczamy jej, tęsknoty za miłością, za człowiekiem, za czymś pięknym, za rzeczami, które się już wydarzyły, a których już nie ma, to zawsze możemy sobie uświadomić, że tak naprawdę za tymi naszymi ludzkimi tęsknotami, mniejszymi czy większymi, stoi tak naprawdę duża tęsknota za Bogiem, za życiem wiecznym. Bo jeśli tęsknimy, to znaczy, że przeżywamy jakiś brak, że jesteśmy niepełni, że czegoś nam jednak brakuje, a wiemy, że pełnia będzie w Bogu, pełnia będzie w niebie, pełnia będzie w życiu wiecznym. Dlatego każda tęsknota, mniejsza czy większa, mówi nam tak naprawdę o tym, że człowiek tęskni za Bogiem, bo Bóg jest pełnią, bo w Jego obecności, w Jego domu będziemy przeżywać pełnię na wieki. Już nie będziemy doświadczać żadnego braku i nie będziemy już za niczym tęsknić.